Dzień dobry, szanowni. To jest streszczenie pierwszej części naszej dzisiejszej lekcji. Żeby nie zasłaniać, to ja się tutaj zwinę. O bardzo dobrze. No i ta pierwsza część lekcji poświęcona była pod wielokrotnością i wielokrotnością jednostek podstawowych układu SI. No i przypominam, że przypominam, że. Fizycy umówili się, że długość mierzą w metrach, masę w kilogramach, a czas w sekundach. I oprócz tego umówili się też jeszcze w sprawie kilku innych jednostek, mierzących kilka innych wielkości, ale chodziło o to, żeby utworzyć, utworzyć taki uniwersalny, oficjalny system. W którym będzie można sobie przekazywać informacje i dane oficjalnie, tak żeby nikomu się nie pomyliło, że ktoś napisał, że jest 30 i że było jasne, że trzeba dodać do tego właściwą jednostkę 30 metrów, żeby nikt nie pomyślał, że to chodzi na przykład o 30 cm. Taka umowa nazywa się. Taka międzynarodowa umowa nazywa się Międzynarodowym Układem Jednostek Miar, i od francuskie, skrótu francuskiej nazwy mówimy na to Układ SI. Język francuski jest językiem dyplomacji, więc bardzo wiele różnych układów międzynarodowych ma oficjalną nazwę w języku francuskim. No i teraz. Metr, no w porządku, ale trudno jest, żeby krawiec mierzył w metrach. Jemu wygodniej jest mierzyć w centymetrach. Na przykład szerokość nogawki, tak, albo długość mankietu. No, nie będzie mierzył w metrach, dlatego że wtedy musiałby opis wpisywać ułamki. Wprowadzono więc wielokrotności i podwielokrotności tych. Podstawowych jednostek. No i najłatwiej jest zacząć od wielokrotności. To jest 10, nazywa się DK i ma skrót DA. No i tak, DK gram na przykład, czyli 10 gramów, poproszę 20 dekoszynki, czyli 200 gramów szynki, ma oznaczenie DA, a potem G, czyli Dekagram, dag. Tak? Potem jest 100 hekto. Nie ma zbyt wielu popularnych jednostek, które, których definicja korzysta z tego mnożnika przez 100 jest hektopaskal i jednostka ciśnienia. Jak się pojawi, to wrócimy do hektopaskali. A potem jest kilo. No i to oczywiście jest bardzo popularne na przykład w kilometrze, tak? W jednostkach, w jednostce długości. Kilometr to jest 1000 metrów. No i jednostka jest K i M. K odnosi się do tego mnożnika kilo, a M do zasadniczej jednostki. No i jest też oczywiście kilogram, bo tak zabawnie jest to zrobione, że Jednostką masy podstawową w układzie SI nie jest gram, tylko 1000 gramów. Kilo, gram, 1000 gramów, znowu K odnosi się do tego współczynnika, przedrostka kilo, 1000 i G, KG, czyli 1000 gramów. No i oprócz tego są jeszcze odpowiednie współczynniki milion i miliard, odpowiednio mega i giga. Duża litera M i duża litera G, ale rzadko będziemy się z nimi spotykali. Drugą stronę też tak idzie. Jest niewidoczne na tej tablicy decy to jest 1 dziesiąta, decymetr to jest 10 cm 1 dziesiąta metra. DM, decy, literka D, jako ten przedrostek. Jest centymetr, 1 setna. Znaczy, centy, jedna setna, na przykład centymetr, jedna setna metra, centy, metr, jedna setna metra, znowu C razy M, C odnosi się do tego współczynnika M do jednostki układu SI, czy jednostki, którą mnożymy przez jedną setną. Milimetr, bardzo popularna jednostka, 1000 tysięczna mm, milimetr, jedna tysięczna metra jednostka mm. No, tu mamy pierwszą taką niekonsystencję literka m w zależności od tego na której pozycji stoi może oznaczać albo ten współczynnik jedna tysięczna milimetr, albo jeden metr. No trudno, tak to zostało zrobione. Jest jeszcze mikrometr oznaczany taką zabawną wygibańcem, y, 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 literką grecką mu i nanometr y, oznaczany literką n no i jeszcze są pikometry i attometry ale takie jednostki y, y, y spotyka się naprawdę bardzo, bardzo rzadko no i jak wygląda hierarchia tych jednostek na przykładzie długości, na przykładzie metra jeżeli idziemy w stronę coraz mniejszych jednostek to mamy centymetr jedną setną metra, milimetr jedną tysięczną, mikrometr jedną milionową i nanometr jedną miliardową metra. No a jeżeli idziemy w stronę jednostek większych, to mamy hektometr praktycznie nieużywany, kilometr tysiąc metrów, megametr też nieużywany, milion metrów. Zaraz to jest milion, raz. 2, 3, raz, 2. Nie, to nie jest milion. To wyszło 100 tysięcy. To musimy tu jeszcze jedno zero dopisać. I gigamet raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2. I znowu jedno zero jest za mało. Dobrze, teraz jest dobrze. Milion to jest jedynka z sześcioma zerami. A Miliard to jest jedynka z dziewięcioma samymi. No dobrze. Są wielkości, które są bardziej skomplikowane niż długość. No na przykład pole powierzchni. Pole powierzchni dziedziczy swoją jednostkę po wzorze na pole powierzchni. Pole powierzchni to jest i po długości. Długość razy szerokość. I długość i szerokość to są wielkości, które mierzymy w metra. W związku z tym y, iloczyn długości i szerokości będzie miał jednostkę metr razy metr, czyli metr do kwadratu. Metr kwadratowy, tak ta jednostka wygląda. No i teraz jeden metr kwadratowy, no to jest 100 centymetrów razy 100 centymetrów, czyli 10 tysięcy centymetrów kwadratowych. Zauważcie, jeden metr ma 100 centymetrów. No jeżeli wziąć zeszyt, wziąć zeszyt, i wziąć taką kratkę centymetr na centymetr, tak? No to to jest kwadrat oboku jednego centymetra, czyli 1 centymetr kwadratowy. Takich kwadratów w kwadracie, w kwadrat obok jednego metra wchodzi 10 tysięcy. No, podobnie jest z objętością. Objętość prostopadłościanu, pamiętacie, to jest długość razy szerokość razy wysokość, czyli będzie mierzona w jednostkach metr razy metr razy metr, metr do trzeciej albo metr sześcienny, tak się to jednostkę zapisuje. No i yy, ważne jest, żeby zdawać sobie sprawę. Jeden litr to jest objętość sześcianu o boku 10 cm.

Tak wygląda zapis tej jednostki no i to jest dość istotne, dlatego że bardzo wiele tych cylindrów pomiarowych, które mamy w pracowni, one są wyskalowane w mililitrach, a niejako fizyka przy badaniu gęstości na przykład będzie interesowała objętość wyrażona w centymetrach sześciennych, więc warto pamiętać, że jeden centymetr sześcienny i 1 mililitr to jest ta sama objętość. No i w końcu ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest sposób, w jaki fizycy mierzą temperaturę. Można powiedzieć, że najczęściej temperaturę u nas w Europie mierzymy w stopniach Celsjusza i ta skala temperatur Celsjusza jest skonstruowana w taki sposób, że temperatura topnienia lodu równa się 0 stopni, a temperatura wrzenia wody równa się 100 stopni Celsjusza. I ten ta zmiana temperatury od topnienia lodu do wrzenia wody podzielona jest na 100 równych odcinków i każdy z nich to jest 1 stopień Celsjusza. No i teraz okazało się, że to jest niewygodna skala temperatur, że dużo wygodniejsza skala temperatur to jest skala Kelvina zaproponowana przez. Tu jest artykuł w Wikipedii o, o, o Kelvinach, a to jest artykuł w Wikipedii o Williamie Thompsonie, lordzie Kelvin, który wniósł wielki wkład w dziedzinę fizyki zwaną termodynamiką, nauką o cieple i pracy i między innymi został uhonorowany tym, że w taki sposób, że. Ta jednostka temperatury, tak zwanej temperatury absolutnej, nazywa się kelwin. Nie stopień Kelwina, tylko kelwin, tak się na to mówi. No i choć różnica temperatur równa jednemu kelwinowi jest taka sama, jak różnica temperatur równa jednemu stopniowi Celsjusza, to temperatura bezwzględna, oznaczana na ogół dużą literką T w kelwinach, to jest temperatura w Celsjuszach, w stopniach Celsjusza, tu powinienem to zmienić na małą literkę T i teraz będzie dobrze, temperatura w stopniach Celsjusza plus 273,16 stopnia. My w bardzo wielu zastosowaniach te 16 setnych będziemy pomijać. Przepraszam, zadzwoniła komórka, ale muszę ją wyłączyć. W bardzo wielu zastosowaniach te 16 setnych będziemy pomijać. No i to jest koniec tego, co chciałem Wam opowiedzieć, jeśli chodzi o streszczenie pierwszej części lekcji.